Krzysztof Żołnierz Ryta z nami po walce, mimo wszystko przegranej, ale charakter pokazałeś i nie jeden by już nie wstał po pierwszym ciosie kapu, a ty po prostu co cios wstawałeś i pokazałeś, że naprawdę jesteś twardym zawodnikiem Gromdy. Wstawać to wiesz, to sobie można codziennie z łóżka, a nie na walce, nie powinienem w ogóle tyle razy. Słabo, naprawdę bardzo słabo, nie, to już wypowiem się dość normalnie. Nie, ta złość mam nadzieję mi przejdzie niedługo i się jakoś hamuje, ale no jest dramat, nie? To co dzisiaj pokazałem, to jest totalne dno. Może to miało wpływ na to, że miałeś na przygotowania, znaczy nawet nie przygotowania, o walce dowiedziałeś się chyba we wtorek, tak? Na trzecią walkę też się dowiedziałem 2 dni wcześniej i ją wygrałem. Coś nie zagrało, nie wiem co, no nie będę zwalniał żadne przygotowania, wziąłem, to jest moja wina, że wziąłem 2 dni przed, a nie nikogo innego, więc przegrałem i przegrałem zasłużenie i no... Muszę to jakoś odrobić, bo będę sobie miał zarzuty do końca życia. Kubeł zimnej wody dzisiaj na twoją głowę płynie. Co dalej? Jak sobie? Musisz to pewnie poukładać sobie wszystko w głowie, przemyśleć jakieś błędy, jakie popełniłeś w tej walce i co dalej? Wiesz co, jeżeli będę walczył w następnej Gromdzie, nie wiem czy tej, czy następnej, nieważne, po prostu na następnej walce, troszeczkę muszę przytyć. Przytyć, bo teraz myślałem, że będę miał walkę bokserską, prawdopodobnie, ale tam ileś tam procent, tak mi powiedział pan Mariusz Grabowski w tym eksie, więc troszkę już tą wagę zacząłem zbijać. Do 76 kilo mam startować, więc już tam powoli zacząłem ją zbijać. I po prostu dowiedziałem się, to tak już ważyłem, jak ważyłem, no w 2 dni nie przytyję 5 kilo, więc to też było pewnie tym spowodowane, no ale okazał się dużo lepszy dnia dzisiejszego i... A ja, to dno. Sorry, wtrącę się. Jest z nami kapo. Ma naprawdę twardy łeb, szacunek, bo tyle razy to się podnosił. Ja już myślałem, że po drugim razie będzie miał dość, ale Skubany ma twardy łeb, twardą szczękę i szacunek. Dobra walka, Martko, trzymaj się. Naprawdę, szacun. Miałem nadzieję, że dam ci lepszą walkę. Z kapo później porozmawiamy jeszcze. Żołnierz, słuchaj, a jak walka bokserska, jak się czujesz? Bardziej w rękawicach, czy jednak Gromda bardziej cię kręci i tutaj fascynuje? Bo jesteś tutaj, powiedzmy, takim już weteranem. No tak, no ale zawsze trenowałem, całe życie, tam pół życia można powiedzieć, przetrenowałem w rękawicach, więc pewnie lepiej będziesz czuł w rękawicach niż bez, a dzisiaj nawet nie chcę o tym myśleć, bo co ja mam powiedzieć, nie? To co pokazałem, powtarzam, to jest kurwa dno. No niestety, taki jest sport. Żołnierz dzisiaj przegrywa z kapo. Życzymy ci powodzenia, abyś sobie pokładał to w głowie i na dalszych walkach już tylko wygranych. Dziękuję.